Siemanko! Wybarwne. Dobra. Dzisiejszy odcinek jest w ogóle pierwszym, więc dajcie łapkę w górę. No, i subskrypcję. Ten pierwszy odcinek to będzie o tym, że będziemy malować na ślepo. Tak. I kurczę, co pewnie pierwsze nam będzie na myśl, to rysujemy. Pewnie zamiast na kartce kolory będą na stoliku. No tak, ale nie ważne. Dobra, zajmujmy się samym challenge'em. Kto narysuje... Poczekaj, stop. jakiś ładniejszy rysunek. Nie, poczekaj. Ten, kto lepiej narysuje to, o co mu chodziło, wygrywa. Z niej mamy właśnie 4 rundy. Dobra? Efekty pokażemy na końcu, bo jak widzicie, kamerki nie da się tak ustawić, żeby było widać kartki, no nie, więc... Znaczy kawałek to widać. No, niby tak. Na najwyżej w późniejszych odcinkach i od razu informuję, że oto to ta osoba nie będzie ze mną wszystkie odcinki, jest teraz tak randomowo, bo do mnie przyjechał. Ale dobra, mniejsza z tym. Dajemy to. Najpierw sobie mówimy, co chcemy narysować. Ja chcę narysować jajko. Musimy zastać jak łapi ty oszu. Nie. Yeah. Głowę kota. A ja sobie narysuję, nie wiem. Głowie i narożca. Dobra. Dziecko. Co ty ma? Dziecko. Ale nie, może cztery kartki, a nie. Nie. Ja się nie zmieszczę w jednym kwadraciku. Nieważne. Ja pintole miałam otwarte oczy, a narysowałam tak. Pięknie, dziękuję. Dobra, zamykaj ejsy. Zamykaj ejsy. I rysujemy. Zamykaj gały. Pintole, ja pintole, co z tego wyjdzie? Już. Nos. Mogę otworzyć oczy? Poczekaj. Mogę otworzyć nos? Poczekaj. Dobra. Spójrzcie na piękną myszkę. A teraz
chyba wyszła pierwsza. Tu jest. To jest Biedronka. Wielka Biedronka, nie ma ogonka. Biedronka. Dobra. Teraz. Bo ja podzieliłam tylko na 4 części. Ja też. Co 4? Dobra. Jest równik. To co rysuje? Co? Co ty rysujesz? Słonie. To ja też. Najprostsze słowo, nie Ewie. Ja tylko takiego umiem rysować. To jest taki słoń, który ma tyłek na plecach, a tutaj ma chustkę. Okej, okay, teraz myślę, że oceniamy. I dobra. Jest do 3, dobra? Mhm, jeszcze. Czemu daję 2? A nie wiem, ja to chyba mam 1. Dobra. Ja mam 4 punkty. Ja 3. Yeah! Słuchaj, jakie nazwy ci puchar na stole. Okay.